Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Ten filmik pokaże Wam, w jakie gierki czasami na smartfonie pogrywam sobie. Kilka osób pytało mnie o to, zdziwiło mnie to w sumie, że ktoś pytał o takie rzeczy, na czym gram, w co gram, jeżeli w ogóle znajdę chwilę wolnego czasu. Znajdzie się czasami jakaś chwila, czy to wieczorem, czy to w czasie dnia, gdzie po prostu chcę się konkretnie oderwać od wszystkiego w koło i po prostu w coś tam popykać palcem. Rzadko to się zdarza, ale się udaje. Kilka z takich pozycji, jakie mam na smartfonie, można powiedzieć, że to są dosyć podstawowe gry, mimo że mam zaawansowanego smartfona, bardzo szybkiego smartfona i mógłbym wszystkie aplikacje sobie uruchamiać na Galaxy S7, to powiem Wam szczerze, że najczęściej gram, jeżeli już znajdę chwilę, w turniej tygodniowy Angry Birds Friends, tutaj mnie na pewno znajdziecie. Jest to turniej taki, gdzie oczywiście online to działa, gdzie jest rywalizacja. Mnie zwykle nie interesują żadne gry, gdzie gram sam. Jeżeli już mam w coś zagrać, to musi być jakaś rywalizacja z żywymi ludźmi. To jest dla mnie taka jakaś podstawa gier. Tutaj turniej tygodniowy jest to bardzo fajna rzecz. Możemy sobie codziennie pokulać taką kuleczką, znaczy taką kołem fortuny, można powiedzieć, dostać jakiegoś gratisa. I mamy zwykle 6 plansz w tygodniu, na których musimy zdobyć jak największą ilość punktów. Po prawej stronie mamy porównanie ze swoimi znajomymi z Face'a na przykład i po prawej stronie jeszcze bardziej porównanie z osobami na świecie, czyli cały taki jakby układ wszystkich osób, które grają w te właśnie turnieje. Tak więc Angry Birds Friends wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi o takie pykanie tymi kurczakami wściekłymi ptakami po prostu w jakieś konstrukcje drewniane, nie wiem, jakie tam jeszcze są. No wszystkie te elementy, które po prostu są do tworzenia jakiejś konstrukcji w tej grze właśnie w Angry Birds, czyli drewniane, jakieś tam kryształki i tym podobne. Czyli strzelamy po prostu tymi kurczakami, takimi, śmakimi, owakimi, z dodatkowymi funkcjami. U góry, jak widzicie, mamy tam jeszcze takie różowe, można dokupywać sobie za punkty, które zdobywamy, mocniejszy wystrzał, celownik. Po lewej stronie mamy takie kurczaki w takim niebieskim kapelusiku, jakby, które też kosztują i nimi mocniej uderzamy w te elementy, które mamy rozwalić. Najważniejsze jest oczywiście rozwalenie wszystkich zielonych kurczaków na planszy. Reszta to są punkty jakby dodatkowe. Czyli inaczej mówiąc, wszystkie te kurczaki, które są poukrywane gdzieś na planszy, musimy po prostu rozwalić za pomocą tych swoich, w sumie te zielone to nie są kurczaki, tylko potworki jakieś, które musimy rozwalić za pomocą naszych ptaków, czy co tam, kurczaków, czy jak to tamkolwiek byśmy nazwali. Tak więc, ptaki, birds to ptaki, Tak więc fajna zabawa, powiem Wam szczerze, zdarza się, że spędzam tutaj chwilę dłuższą w Angry Birds Friends i polecam Wam, naprawdę, działa to fajnie chyba na wszystkich smartfonach, jakie tylko można uruchomić. No i ta opcja właśnie gry z innymi, ze znajomymi oraz z innymi osobami jest, wydaje mi się, taka dosyć ciekawa. W to gram już, nie wiem, z drugi rok czy więcej. Następną gierką, jaką sobie tu pogrywam, wśród gier, które mam skatalogowane, jak widzicie, w jednym katalogu na pulpicie, no to jest po prostu Clash of Clans. No, wydaje mi się, że chyba każdy w to przynajmniej raz zagrał, albo gra, być może już jesteście, albo raczej na pewno ci, kto w to grają, to mają dosyć zaawansowane tam poziomy, już pobudowane. Ja powiem Wam szczerze, nie jestem jakimś zaawansowanym użytkownikiem, mój login tam widzicie u góry po lewej. Ja sobie tak pykam, coś tam budując, obserwując, co tam się dzieje, coś tam dobudowując. Żadnych tutaj specjalnie tam w klanach nie gram, chociaż doszedłem, jestem tam w jakimś, ale nie udzielam się jakoś specjalnie. Po prostu istnieje sobie jakaś tam moja formacja, tak jak widzicie tutaj, można sobie podejrzeć w tej grze, kto nas zaatakował. Ja jestem w tej grupie, w tym klanie Polska. No i o, tu coś z siecią mi trochę chyba przerwało. Zaraz sobie tylko podejrzę, co tam się dzieje. No i tak mnie rozwalili tutaj, jak widzicie. Ale zabawa jest przednia. Czasami idzie spędzić tutaj naprawdę dłuższą chwilę, czy to budując jakieś potworki, postacie, potem je wysyłając na atak. O, tu coś z siecią. No i ogólnie fajne jest. Buduje się coś, rozbudowuje się non-stop, atakują ciebie, atakujesz ty kogoś. No i taka dosyć fajna pozycja. Tu jest moje miasteczko, jak widzicie.
Nie jestem w to zaawansowany, tak więc wybaczcie, połączenie, że tak powiem, tutaj różnych, że tak powiem, wieżyczek czy tak dalej, to jest taki mój eksperyment. Na pewno nie jest to żadne profesjonalne podejście i zbieramy tutaj różnego rodzaju złotko, jakieś tam eliksiry i tym podobne. I dzięki temu możemy potem rozbudowywać te, kupować różnego rodzaju przedmioty. Najważniejsze, żeby rozbudowywać główny hal, czyli ta, główne te centrum. Taki budyneczek, rozbudujemy go, to potem mamy kolejne opcje. Następną gierką wśród gierek to jest, no, aż może można powiedzieć, dziwnie się przyznać, ale powiem szczerze, spędzam czasami chwilę na tym, żeby sobie po prostu popykać w jedną z gierek Candy Crush Saga. Candy Crush Saga. Takie po prostu bardziej dla bab, można powiedzieć, chociaż sporo ludzi w to gra, i chłopów, i kobiet. Tutaj jak się gra codziennie, no to dostaje się tam dodatkowe gadżety, pyszności. No i tutaj popykać sobie można czasami na logikę. To jest taka logiczna gra. Wygląda kolorowo, komunikaty kolorowe, znaczy no wszystko jest takie po prostu cukierkowate. Ale fajne to jest, naprawdę fajne, polecam. Gram w to, można powiedzieć, nie namiętnie, bo na to czasu zbytnio nie mam, ale zdarza się, że pykam tutaj nawet i nie wiem, z pół godziny, a może nawet i dłużej. To chodzi o to, żeby po prostu układać z przedmiotów, z cukierków różnego rodzaju linie, trzech, czterech czy też pięciu różnych razem połączonych elementów, dzięki czemu zdobywamy rozwalenie, że tak powiem, czyli rozbijamy te dookoła ścianki, dzięki czemu więcej spada z góry i mamy jeszcze więcej opcji na to, żeby coś po prostu porozwalać. Najważniejsze w tej całej grze jest to, żeby spełniać wymagania po lewej stronie. Wszystko zależy, czy mamy układ pionowy, czy też poziomy. Wymagania. Tutaj, jak widzicie, po lewej stronie jest, musimy spuścić w dół, czyli tak jakby całą planszę muszą zejść w dół dwie czereśnie, dwie wiśnie, czy jak to tam się nazywa. Na razie oczywiście zeszły zero. Mamy na to określoną ilość ruchów. Tutaj, jak widzicie, 35, 34. Tyle ruchów mamy, żeby zrobić to wymaganie. To, że ja sobie tu teraz rozwalam, jak widzicie, tak byle jak, tu jakieś linie mi się rozwalają, fajnie to efektownie wygląda, ale to jest nieważne. Ważnym jest spełnienie wymagań. Choćbym nie wiem, jak dużo punktów zdobył, to nie jest ważne. Najważniejsze jest spełnienie wymagań. W tej akurat planszy to muszę wisienki ściągnąć w dół. Jak widzicie, wisienki są i jedna, i druga po prawej i po lewej stronie. Tak więc, żeby je spuścić na dół, czyli żeby one przeskoczyły przez te murki, tak ja bym powiedział, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pod spodem, to musiałbym w tej głównej planszy teraz najlepiej 4 na raz, czyli na przykład 4 czerwone, jakiekolwiek ustawić z góry na dół. Dzięki temu potem dostanę takiego jednego takiego pasiaka, można tak powiedzieć, że on rozwali całą linię. I on by musiał porozwalać właśnie te klocki, które są, jak widzicie, jakby poza planszami. Czyli o, tutaj ten fioletowy na przykład jest pasiakiem. Jeżeli udałoby mi się położyć dwa inne fioletowe elementy plus ten pasiak, to on by rozwalił w lewo i w prawo i pod wisienkami zacząłby się rozwalać, ta ścianka by się zaczęła rozwalać. Nie jest to takie proste, jak mi się wydaje, znaczy jak omawiam, ale osoby, które w to grają, bardzo szybko wiedzą, o co chodzi. Ta gra cholernie wciąga. Jeżeli ktoś w to nie grał, może pomyśleć, że to jest gra taka dla bab, że to nie wciąga i tak dalej. Jednak ostrzegam, jeżeli ktoś nie grał w tą grę, to niech nie gra, bo wystarczy naprawdę chwila zabawy i już zaczyna się ktoś w to tak wkręcać, że może cały dzień nawet przegrać, znaczy przegrać, nie że przegrać, tylko że rozegrać tych gierek tyle, że głowa boli. Są też ograniczenia, 5 żyć, potem trzeba korzystać na przykład z pomocy kogoś z Facebooka, wysyłając zaproszenie. Można grać w połączeniu z Facebookiem lub też nie. Można też dokupywać sobie tak jakby życia lub je wygrywać, no ale to już wydaje mi się wtedy jest tak jakby nieuczciwe. Tak więc o tu poziomu nie zaliczyłem, bo tych wisienek nie spuściłem w dół. W tej grze także polega to wszystko na tym, że rywalizujemy. I to jest właśnie fajne w tej grze. Czyli na przykład, jeżeli mamy znajomych na fejsie i też to grają, to rywalizujemy i oni mogą być gdzieś tu u góry. Czyli na przykład ja jestem, nie wiem, tam w 100 i którejś strefie, oni mogą być w 100, tam na przykład jeszcze wyżej, w 200, w 300 i tym podobne, i tym podobne. Wciąga to. To jest tak cholernie wciągająca gierka, że naprawdę nie polecam próbować, jeżeli ktoś jeszcze w to nie grał.
Okej, co jeszcze z takich gierek? Mnie od zawsze podobała się taka gierka na komputer. Kiedyś była ona w bardzo uproszczonej wersji. To jest Bridge Builder, czyli inaczej mówiąc, budowanie mostów, czyli takie bardzo logiczna zabawa. Tutaj już bardziej rywalizacji może nie ma, no chyba, że ktoś ma też tą samą gierkę i można sobie rywalizować, gdzie jesteś. Chwileczkę, niech się tylko uruchomi. Tu troszeczkę dłużej się uruchamia, bo problemy z internetem delikatne mam, bo jadę akurat, że tak powiem, pociągiem. Ale okej. I teraz tutaj, jak już uruchomicie sobie gierkę, to na początku macie do wyboru tylko proste levele. I tu w tych levelach najważniejsze jest to, w tych mostach, które trzeba zbudować, żeby zdobyć jak najwięcej gwiazdek. Jak najwięcej gwiazdek chodzi o to, żeby jak najmniej wykorzystać materiału. U góry mamy taki, widzicie, wskaźnik. Trzy gwiazdki mamy dotąd, gdzie jesteśmy w tej pierwszym kawałku. Potem, gdy dojdziemy do zużycia materiałów do tego niebieskiego elementu, tak jakby tam u góry, tam widzicie nad gwiazdkami, to już dwie gwiazdki, potem jedna. I chodzi o to, żeby zbudować konstrukcję, która wytrzyma przejazd ciężarówki. I tu można. Inaczej, to nie jest wcale takie proste. Tu teraz wam pokażę, zobaczcie, co element jakby buduje, czyli wykorzystuje, to u góry cały czas, że tak powiem, zbliża się już do miejsca, gdzie, o, już dwie gwiazdki. Czyli buduje konstrukcję, która jakby wykorzystuje moje pieniądzory w ten sposób, ale w ten sam sposób zmniejszam sobie ilość gwiazdek. Istnieje możliwość zawsze zbudowania przy trzech gwiazdkach. Często wielu z nas, osób, które, że tak powiem, konstruuje, a nie patrzy na podpowiedzi gdzieś tam, no ma z tym problem. No tak, jak widzieliście, no, ta budowla no, nie zadziałała dobrze. Tu dodam sobie jeszcze wsporniki tutaj od czerwonego do czerwonego. Tu jeszcze ten, już widzicie, że tylko na jedną gwiazdkę. Tu powinno już wytrzymać, no ale jak sami widzicie, no nie zdobędę trzech gwiazdek, czyli a maksimum to jest trzy. Czyli trzeba umieć, trzeba tak próbować zbudować, że tak powiem, most, żeby wykorzystać tak mało materiału, ale żeby wytrzymało. Czyli można tu, widzicie, skorzystać tam z podpowiedzi, żeby pokaż, jak na trzy gwiazdki to zrobić, ale to jest takie mało uczciwe, jakby. Chodzi o to, żeby samodzielnie dojść do momentu, gdzie mamy trzy gwiazdki. Oczywiście można i na jednej gwiazdce przejść i do następnej, ale jeżeli mamy chwilę takiego zacięcia, a ja mam takie coś, że lubię rozwiązywać problemy, że tak powiem, trudne, no to, o, tu kamerki możemy sobie zmieniać, po prawej stronie jest taka ikonka, no to lubię się, że tak powiem, troszeczkę pobawić, pokombinować i ta gierka wciąga, wciąga, wciąga. Uważajcie na to, tu można spędzić naprawdę godziny nawet. Dlatego ja ją uruchamiam niezwykle rzadko. Niedawno ją sobie, że tak powiem, jeszcze raz zainstalowałem, bo był taki moment, że po prostu odinstalowałem ją celowo. Dzięki tej aplikacji mobilizuję się do jakichś trudniejszych rzeczy do zrobienia, stworzenia. Tak więc, jeżeli ktoś z Was jest taką osobą, może trochę podobną do mnie, gdzie lubi szukać pewnych rozwiązań, no to ta gierka, ta aplikacja tak naprawdę może spowodować, że Wam też się jej spodoba. Jeżeli chcemy usunąć jakiś kawałek, który zbudowaliśmy, wystarczy dwa razy kliknąć palcem i tyle. Przeciągamy, naciskając na czerwone, dociągając do jakiegoś miejsca. Jak widzicie, jest kratka, która ułatwia całą zabawę. Są ograniczenia, te kawałki mogą być maksymalnie długie na cztery, tak jakby, elementy. Czyli to nie są nieskończone. Ta długość. Czekajcie, jeszcze tylko liczę cztery. Tak, długość czterech to jest maksimum, tak jak patrzycie. Widzicie, próbuję zbudować te kolory teraz poprzez test po lewej stronie naciskając na samochód, pokazują obciążenie, więc patrząc na przykład teraz, już wiem, co jest najbardziej obciążone i spróbuję potem modyfikować. Może dorysować coś, znaczy dorysować, dobudować, że tak powiem, o tu u góry. Może to pomoże, ale wydaje mi się, że nie, bo widzę, że tu jest zagięcie, tu za duże jest obciążenie, tu czerwone, okej. Okay. Czyli ta konstrukcja no nie jest dobrym rozwiązaniem. I tak wygląda cała ta zabawa. Naprawdę polecam, fajna rzecz. Ta gierka wciąga, naprawdę wciąga. Oczywiście co chwilę, znaczy później są trudniejsze, trudniejsze, coraz trudniejsze. Tu jak widzicie mamy punkty oparcia o ten beton, dwa po prawej, dwa po lewej, i na nich musimy się oprzeć. Spróbuję zbudować teraz taką konstrukcję po prostu trójkątną ze wspornikami. Takie mosty występują gdzieniegdzie i może to wytrzyma.
Chociaż obciążenie tutaj będzie wysokie u góry i na bokach. Zobaczmy tylko. Oj, no nie, nie, to akurat nie poszło. Jednak trzeba jakoś tu skorzystać z tych dolnych wsporników. Dzięki nim powinno być ok, ale to też nie będzie takie łatwe z wykorzystaniem. Spróbuję w ten sposób, ale to chyba nie zadziała. Nie, tak nie, by trzeba było inaczej. I właśnie cały bajer polega na tym, żeby oczywiście przejść strefę. Żeby przejść do następnej, to trzeba tak zbudować, żeby choćby na jednej gwiazdce u góry, czyli na maksymalnym zużyciu materiału, byle to przejść. Ale jak ktoś jest ambitny, to ma kombinować w taki sposób, żeby na trzech gwiazdkach, czyli na minimalnym materiale, żeby wytrzymało to przejazd ciężarówki. Okej, tak więc myślę, że jeżeli chodzi o aplikację tam Bridge Builder, wszystko jest oczywiście dostępne w sklepie Google Play za friko. O, tu usuwam poprzez podwójne naciśnięcie palcem w miejscu danego klocka, materiału budowlanego, tak bym powiedział. No i to tyle. Myślę, że tutaj więcej nie będę Wam pokazywał, bo to naprawdę cholernie wciąga. Więc zachęcam Was do spróbowania się z tą aplikacją. Może też będziecie tak jak ja, śmigać w tą gierkę i testować. Za każdym razem możecie coś zbudować i przetestować. No to naturalne, że nie zadziała. Tu wzmocnienie można zrobić, ale to też nie. Chyba, że jeszcze jedno wzmocnienie musiałbym zrobić na dole. No i może to jakoś wytrzyma. Teraz będzie już łatwiej, czyli jest więcej punktów oporu, czyli znoszących wszelkie obciążenia. I teraz poszło, ale to na jednej gwiazdce, jak widzicie. Ale na pewno w każdej strefie da się przejść na trzech gwiazdkach, czyli na minimalnym. Tylko, że jest to cholernie trudne. Albo sprawdzamy i szukamy gdzieś rozwiązania, albo no po prostu cudujemy, kombinujemy tyle razy, aż się w końcu uda. Ok, następną gierką, w którą zdarzy się, że czasami ją sobie uruchomię i zagram, to jest gierka, sami zobaczcie, zdziwicie się, znowu gierka od producenta King, czyli tak jak było ta saga cała, to jest jeszcze inna opcja, Soda, Candy Crush Soda. Minimalnie się to różni, też układa się tam linie, tu też się wygrywa jakieś tam bonusiki, to też taka gra bardziej dla kobiet, wydaje mi się, ale sporo facetów w to gra i to nawet Was zdziwi, jak sporo możecie mieć znajomych na fejsie, którzy w to grają. Zainstalujecie sobie tą gierkę, zaczniecie grać, a tam się Wam pokaże pełno Waszych znajomych, którzy w to po prostu śmigają. Dlaczego gra się w stosunku do Facebooka? Bo teraz tak, jeżeli zainstalujesz sobie tą gierkę i zrobisz sobie połącz z Facebook, tam jest Connect to Facebook, to jeżeli masz tam znajomych, a skończą ci się życia, 5 żyć masz na przykład, że 5 razy ci się nie uda, to potem musisz czekać chyba 20 minut na kolejne życie. Jeżeli masz Face'a, to możesz tam kliknąć poproś znajomych o wsparcie. Klikasz to, wysyłasz do znajomych prośbę i dostajesz. I jeżeli któryś z nich chce, to kliknie wyślij życie i nagle masz życie jedno czy od wielu znajomych. I nagle znowu masz pełny wachlarz życi, możesz tak grać, grać, grać. A tak samo ty wysyłać innym możesz, bo jeżeli wchodzisz do aplikacji, masz tam informację, że prośba o prośbę od znajomych o życie i na przykład, że sam też możesz wysłać. Te gry są takie trochę na pierwszy rzut oka śmieszne, dziwne, ale jak ktoś lubi podejmować wyzwania, to ta gra to jest jedno wielkie wyzwanie. Co plansza, to wyzwanie. Macie ograniczoną ilość żyć, że tak powiem. Macie zdobyć maksymalnie ilość punktów i spełniać wymagania w danej grze. W tym wypadku na przykład trzeba dojść wyżej. Żeby dojść wyżej, trzeba rozwalać takie puchary, jakby te niebieskie, o puchar tam jest po środku wyżej, takie żółty, niebieski. Żeby je rozwalić, oczywiście trzeba minimum z trzech klocków razem ułożonych w jedną linię stworzyć tak jakby całość i wtedy to wybucha. Jeżeli jeden pucharek, tak jakby ten u góry w drugiej linii, drugi rząd, drugi jak się to nazywa, druga kolumna wybuchnie, no to wtedy podnosi się do góry poziom. Trzeba zagrać. Od razu człowiek to kuma. Ciężej to tłumaczyć, bo trzeba. Zresztą widzicie, jak teraz gram, to tak dla przykładu to widać. O, i jak się w końcu ruchy skończą, no to oczywiście koniec. Trzeba w czasie danej ilości ruchów wykonać wymagania danej gry. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać w tej grze? No, wciąga, cholernie wciąga, szczególnie jak mamy głos włączony, takie fajne komunikaty tam są dodatkowe. Soda, excellent, coś tam, wspaniale, cudnie i tak dalej. To wpływa jednak na człowieka. Powiem Wam szczerze, nigdy w życiu myślałbym, że nie będę grał w takie gry. A jednak,
wciągło mnie i czasami zdarza się, że przerywam na przykład czy tam jakieś czynności, czy to z kanałem, czy po prostu gdzieś tam i chwileczkę sobie włączam to, żeby popykać w jakąś z tych gierek, które Wam przedstawiam. Nie gram w żadne samochody, w żadne strzelanki takie a la Quake czy coś w tym stylu na smartfonie, na tablecie. Powiem szczerze, mnie to nie ciągnie. No chyba, że to jakiś multiplayer by był, to może nawet, ale raczej chodzi o coś takiego, żeby na chwilę oderwać się po prostu od rzeczywistości, wskoczyć tutaj w jakąś gierkę, popykać coś tam paluchem, przejść jakąś jedną, dwie, trzy strefy, zakończyć, no i wracać do obowiązków tak naprawdę. To pozwala tak jakby zresetować się i przestać myśleć przez chwilę o czymś, czym się człowiek zajmuje. Ten reset pomaga. To tak samo jak komputery. Że tak powiem, uruchomić ponownie i nagle jest troszeczkę lepiej. Ale to oczywiście każdy jest indywidualistą tutaj i ja Wam pokazuję, w co ja tam czasem sobie popykam. Tak więc ta gierka... O, jakiś SMS. Ta gierka Soda też jest takim, że tak powiem, odejściem od rzeczywistości. Czy coś jeszcze? Jeszcze jest w sumie jedna gierka, którą zaraz Wam pokażę, która wciągła mnie, powiem Wam szczerze, 3 dni temu. Ale to zaraz, jeszcze tylko tutaj przejdę dalej, tu zrobimy jeszcze jakieś linie. Jak widzicie, gra jest naprawdę wciągająca, tu znowu mi nie poszło. No i tak jest, że zdarza się nawet w te gierki, właśnie w tą Sodę czy tam Sagę, zdarzyć się może, że danej planszy nie jesteście w stanie przejść nawet przez parę tygodni. Nawet siedząc dziennie naprawdę sporo razy, próbując setki razy przejść, no i nie umiecie. I tu jeszcze brakuje mi tutaj w tym katalogu, więc wejdę sobie tutaj do Game Launchera z Samsunga. Tu jest fajna rzecz, że można sobie opcję oszczędzania energii ustawić, ale tu jest jeszcze gierka samochodziki i ona w cholernie wciąga Nitro Nation. Ja ją sobie tutaj dam. Myślałem, że to mnie w życiu nie wciągnie, ale tak spróbowałem z ciekawości tylko i naprawdę Wam polecam. O co tu chodzi w tej gierce? W tej gierce w Nitro Nation jest coś takiego, że refleks się liczy i znowu rywalizacja. Tylko takie gry mnie ciągną. No chyba, że Bridge Builder, no trochę mniej, no ale o co tu chodzi w tej grze? Chwilę dłużej się ładuje, bo widzieliście, Edge tam jest, 2G, to wolno pracuje, ale okej. W tej grze chodzi o to, żeby wystartować w wyścigu 1 na 1, żeby w bardzo odpowiednim momencie zmieniać biegi i dzięki temu dojechać do mety. Po prostu tutaj są wyścigi. Jak widzicie, założyłem sobie tu tą gierkę, zainstalowałem konto, sobie tam zmieniłem nawet login. Jak widzicie, uruchamiamy sobie gierkę, możemy tutaj upgrade'ować ten samochód, customizować wygląd, czyli zmieniać jego parametry, personalizować, inaczej mówiąc. I tutaj włączamy sobie. Pierwsze, co mamy, to mamy tak... O, chwila, bo tu problem z zasięgiem, ale okej, jakoś to zaraz miniemy. Można też... Jedną chwilę, okej. O, i taką mamy mapę. Można tutaj sobie wybierać jakby rodzaj gry. O, na przykład live multiplayer, to tam są ludzie tak jak ja na przykład teraz, siedzący w tej grze, włączony internet i chcemy porywalizować. Są też, jak widzicie, tam różne inne opcje, ale tam je jakoś tak bardziej szczególnie ciągnie. Oczywiście pamiętajcie, żeby upgrade'ować sobie samochodzik, co zdobywacie punkty. I tu zobaczcie, ja jestem plus jakiś tam Clary, King, Strong, coś tam. To jest osoba żywa, to nie jest komputer. To jest właśnie ta cała zabawa. I teraz tak, stajecie razem, naciskacie sobie tutaj pedał gazu. Tutaj macie Nitro, czyli dokupiłem sobie wyposażenie Nitro po lewej stronie. I teraz tak, leci sobie czas, tam góry jest cała pół mili, które trzeba pokonać. I teraz tak, ja daję sobie gazu, perfect shift i tutaj wy jedyne co robicie, jak już wystartujecie, to po prawej stronie naciskacie palcem w ten, w zmianę biegu, czyli w którym momencie. A chodzi o to, że według licznika, tak jak widzieliście, przy tym zielonym polu trzeba zmienić bieg, żeby było perfect shift. Jeżeli jest innym, no to będzie albo za szybko, albo za późno i w tych wyścigach z tymi ludźmi, którzy też siedzą i też mają to opanowane coraz lepiej, trzeba być najlepszym. Czyli trzeba zmieniać biegi w idealnym momencie i upgrade'ować samochodzik. To jest bardzo ważne, bo inaczej no nie wygra się z tymi cwaniakami, którzy siedzą w tej grze. I to naprawdę wciąga. Spróbujcie sobie. Zobaczcie sobie, spróbujcie sobie. Cholernie to wciąga i spokojnie mogę Wam to polecić. O, tutaj zrobimy sobie, zobaczcie, wyścig. Czyli jeżeli nacisnę po prawej stronie, zresztą widzicie, co naciskam, bo macie ślad, no to chodzi o to, żeby zmieniać w tym zielonym polu, czyli dochodzi
licznik do tego zieloniutkiego pola przed czerwonym i w tym miejscu właśnie trzeba zmienić. Im niżej, im bliżej czerwonego, tym lepiej, ale żeby nie naszło na czerwone, bo potem jest spalone, opóźniona zmiana biegu i to nie jest najlepsze. Zaraz wam pokażę, co tu jest fajnego w tej grze. Jeżeli się przegrywa z kimś, no zdarza się, nie można tylko ciągle wygrywać. Ja tu akurat wygrałem. Tu są punkty, widać ile co jak, ile jak skill rośnie, czyli doświadczenie i tam, że tak powiem, zarobek. Tu jest taka fajna dosyć rzecz. Zaraz wam pokażę. O, inne tryby. Hankook Race jest, tam jest jakiś Story Challenge. 1000 HP, czyli koni mechanicznych, horsepower i różne inne. Można upgrade'ować. Zobaczcie, wejdźmy sobie teraz do tam do mapy, upgrade i tu można upgrade'ować różne rzeczy, żeby zmniejszyć, zredukować wagę, masę tego pojazdu. Są tutaj na przykład inne fotele, inne jakieś tam koła, tu jakieś filtry i tak z każdym razem możecie coś upgrade'ować. Ale oczywiście, żeby coś upgrade'ować, no trzeba mieć kasę, czyli zdobywać te punkty, czyli inaczej mówiąc uczestniczyć w tych wyścigach. Tutaj jak widzicie mam tam jakieś punkciki po prawej, tam jakaś kasa wirtualna i zmienimy sobie kolor. Akurat zmiana koloru no jest za darmo, ale niektóre rzeczy trzeba za to zapłacić w tej gierce, albo zdobytymi punktami, albo po prostu zapłacić z konta, jeżeli ktoś ma ochotę coś zmienić na już, bez, że tak powiem, zdobywania doświadczenia. Więc gierka jest po prostu wciągająca. Tu jeszcze mamy taką rzecz, że podczas jazdy właśnie tych wyścigów, jeżeli przegramy, możemy sobie wejść do takiej opcji z rezultatu, żeby sprawdzić, co zrobiłem źle. Na przykład tu teraz weźmiemy sobie w ten 1000 horsepower ten cały wyścig, z kimś sobie tam przejadę i postaram się albo, że tak powiem, pewnie mi tak wyjdzie, że przegram. Czyli tu nacisnę start, poczekajmy chwilę, 3, 2, 1 i w tym momencie powinno być najlepiej przy zielonym polu. Dobra, jedziemy. Spróbuję tu przegrać, więc nie będę tam jakoś idealnie jechał. Tutaj nie macie możliwości puścić gazu. Ten gaz się sam trzyma, wy jedynie zmieniacie. Ok, i tutaj przegrałem sobie. Fajnie, fantastycznie, mnie to pasuje. I zobaczcie, po prawej stronie mamy taki wykrzyknik pomarańczowy. Jeżeli klikniemy sobie w niego, to mamy dokładnie informację, co zrobiliśmy źle. Na przykład tu mamy informację, że jeżeli chodzi o zmianę biegów, to po prostu no, nie poszło nam zbyt dobrze. Tu widzimy na wykresie już szczegółowym, kiedy zmienialiśmy biegi, kiedy włączyliśmy nitro. Tu na przykład na czerwono over rev, czyli po prostu za późno zmieniony bieg. W dwa ostatnie biegi to tam już jest perfekto. No jak sami widzicie, no fajna sprawa, bo można zobaczyć, gdzie poszło coś nie tak i, że tak powiem, poprawić na przyszłość. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o gierki, takie, które ja mam zainstalowane, świeżo po restarcie smartfona, który niedawno wykonałem. No i tylko tyle. I na pewno więcej nie będę instalował, chyba że coś testował, to oczywiście tego nie liczę, ale z takich gierek, które zdarza się, że ja poświęcam chwilę czasu na nie, no to chyba by było na tyle. Angry Birdsy, zawsze ten turniej tygodniowy szybko pyknąć. Live Nation to jest coś naprawdę nowego. Ja to tam pyknąć sobie parę wyścigów, to jak jest chwila, zawsze się coś tam znajdzie na krótki, że tak powiem, relaksik. Dodatkowo te sagi i sody, takie pierdółka, ale fajna dosyć. No i Clash of Clans. Tam sobie dbam o ten swój ogródek, że tak powiem. No i to tyle. Tak więc, jeżeli kogoś interesuje, ktoś ma pytanie, po prostu w co ja tam pogrywam sobie, jeżeli mam chwilę, no bo wiem, że was to przynajmniej niektóre osoby interesuje, bo takich pytań o to, w co gram, było już no, ponad 5, o tak bym powiedział, od osób kompletnie mi nieznanych. Tak więc już wiecie, w jakie gierki zdarzy się, że wejdę i sobie tam zagram. A że moja doba 24 na dobę zwykle ma, no to znajdę zawsze tą chwilę, żeby tam odskoczyć. No i to w sumie byłoby na tyle. Polecam Wam wszystkim spróbować sobie te gierki, zainstalować z Google Play, poświęcić chwilę, spróbować, a może akurat spotkamy się gdzieś w jakimś challenge'u, wyzwaniu w tych grach. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tu w Galaxiaku mamy Galaxy S7.
7 możliwość ustawienia oszczędzania energii. To jest bardzo fajne. Ja ustawiam na minimum i chodzi wszystko jak ta lala, a minimalnie zużywa się bateria. Fajna rzecz. Polecam korzystać. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. Subskrybujcie, dajcie znać w komentarzu, co wygracie i dlaczego. Podzielmy się wszyscy wiedzą, z czego tam korzystacie, czy jest w sklepie za darmo, czy też nie. No i to tyle. Cześć Wam, do zobaczenia w jakiej gierce.